Pięknie witam na kanale ATVB. Ja nazywam się Artur Borowski i jestem gościem w domu Mirka Surmy. Mirek Surma jest specjalistą od jodu. Mirku, witam Cię serdecznie. Witam Cię, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek. Powiem Wam tak, że znowu dostałem kartkę od Mirka, i ja będę w zasadzie to tylko czytał. Będziemy kontynuować temat pytań, ale również, wiecie co, coś dostałem taką informację, zobaczcie, na czerwono od Mirka. I ja to Wam przeczytam. To jest news. Około 2 tygodni temu miał miejsce pożar lasu w otoczeniu elektrowni w Czarnobylu. W internecie pojawiły się informacje o chmurze radioaktywnej, która miała dotrzeć na teren Polski. Ludzie ostrzegali się, aby w tych dniach nie wychodzić z domu, zamykać okna. I padały pytania, czy trzeba przyjmować jod, aby uchronić tarczycę przed promieniowaniem radioaktywnym. Oczywiście informacje o szkodliwej chmurze zostały zdementowane przez polskie służby, ale pytanie, co w takiej sytuacji robić, pozostało. Mirku, co Ty na to? Zważywszy, że 90% społeczeństwa ma niedobory jodu, jawne bądź ukryte, jak najbardziej należy przyjąć w takim wypadku jod. I w tym wypadku, jeżeli ma to nastąpić przy takiej okoliczności w sposób gwałtowny, to jedynym środkiem takim jest płynogola. I to jest prawda. On błyskawicznie wysysa tarczycę i on się utrzymuje w ciele do 24 godzin. Potem jego cykl obiegu się zamyka i wtedy trzeba uzupełnić, jeżeli występuje skażenie, ponownie. Jod nie magazynuje się w organizmie. I jeżeli nie ma wysycenia tarczycy w procesie naturalnym uzupełniania, to należy tak zrobić. To jest bezwzględnie, należy się do tego dostosować. Natomiast jest takie pytanie się nasuwa, czy jeżeli byśmy jako społeczeństwo ten jod mieli w codziennej diecie, gdzie tarczyca jest codziennie wysycana dawką jodu, to czy musielibyśmy patrzeć w niebo, czy słuchać newsów takich i bać się, czy my musimy brać środki zastępcze, czy nie. Społeczeństwo japońskie nie ma takiego problemu, mimo awarii w Fukushimie i różnych tam powikłań powiązanych z tym, nie mieli tego problemu, albo mieli bardzo nikły. Z jednego powodu. Oni na wciąż mają wysycony organizm jodem. Tarczyce przede wszystkim, bo na komórki jako takie nie mamy wpływu przy promieniowaniu, chodzi o tarczycę. I oni mają na wciąż codziennie w takich silnych dawkach uzupełniamy wysyconą tarczycę jodem. I tam podejrzewam, ten problem dotyczy dużo mniej. Natomiast polskie społeczeństwo jak najbardziej tak. W takich wypadkach należy wypić płynogolę. Tylko pytanie, czy jest, nie jest za późno. Kiedy się o tym dowiemy, że promieniowanie już jest, a my wypijemy płynogola kilka dni później. Wtedy to już nie ma żadnego znaczenia. Nie ma sensu. A co to znaczy, że to jest za późno? To znaczy, że tarczyca wchłonie z powietrza jod radioaktywny i następuje już skażenie, tak? Czyli następują nowotwory tarczycowe i wszystkie powikłania właśnie spowodowane radiacją tarczycy. Czyli jakieś zmiany, tak? No, zmiany rakowe, tak. W poprzednim odcinku skończyliśmy na kofaktorach przy uzupełnianiu jodu. A co z goitrogenami? Tak. Nie o wszystkich żeśmy tam powiedzieli, kofaktorach. Wspomniałem o dwóch, o selenie, o cynku. Oczywiście, to chyba było w trzecim odcinku, tak? Chyba tak. Tych kofaktorów jest więcej. No, co to jest określenie kofaktor? To jest grupa minerałów, witamin, które wspomagają działanie jodu w organizmie, czyli w całym procesie tworzenia hormonów, jak i potem transportu dalej wewnątrzkomórkowo. Wymieniłem wtedy selen, cynk.
Tam dochodzi witamina D bądź hormon D3, dochodzą kwasy omega, jest ważny wapń, magnez, żelazo. Tak? Jest ich kilka, nie mniej niż 7 i o nie trzeba dbać. W takim sensie, żeby kontrolować, żeby one były. No, każdy minerał i witamina, żeby były na poziomie. O to wszystko trzeba dbać. Ale jeżeli mówimy już w tematyce jodu, to one są bardzo ważne. Zapytałeś o goitrogeny. Goitrogeny to jest antagonista tego, co tak jak kofaktory wspomagają działanie jodu, tak goitrogeny niwelują działanie jodu. Są to warzywa w większości kapustne, czyli kapusta, brukselka, szpinak, wiele takich warzyw, które nie pozwalają, aby jod wchłonął się do komórek, w ogóle żeby funkcjonował. To są tak zwane warzywa wolotwórcze. I one, jeżeli spożywamy tego dużo, a jednocześnie nie uzupełniamy jodu w diecie, powodują stany niedoczynności, bo wypychają te resztki jodu jeszcze z organizmu. Tak? I mamy tą permanentną niedoczynność. Z jednej strony mówi się, że kapusta bardzo dobra jest, zdrowa, natomiast trzeba mieć we wszystkim umiar, wiedzieć, jakie konsekwencje wynikają z ciągłego jedzenia kapusty na przykład. To są goitrogeny, czyli związki, które działają na przekór jodowi. Aha. Jeszcze wrócę na chwilę, bo tak mi się skojarzyło odnośnie Czarnobylu. Mirku, czym się różni jod atomowy od jodu zwykłego? Czy ten atomowy to, nie wiem, grozi wybuchem? Tak, pokazał się, to prawda, pokazał się parę lat temu. Piękna nazwa handlowo-marketingowa. Jest na rynku. Prześledziłem, znaczy nie znam do końca działania, jak się zachowuje na komórkach, jeżeli chodzi o wchłanianie komórkowe i w te narządy, które potrzebują jodu. Bo pamiętajmy, że nasz organizm potrzebuje form jodu i jodków, ale na pewno nie jest tak, że jod jednoatomowy, tarczyca ma wtedy bezproblemowe wchłanianie, bo nie musi rozbijać jodków, aby rozbić to na jod. No i jest to totalne przekłamanie, dlatego że właśnie białko tarczycowe są przystosowane tylko i wyłącznie do wychwytywania form jodków i rozbijania na jod. Więc to jest przekłamanie. Nie wiem, jakie są funkcje tego. Nie śledzę akurat tego produktu, natomiast mogę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli w naszym koncentracie miałbym metale ciężkie, to oczywiście wpadł na genialny pomysł, wyodrębnił jod. Jod ma minusowy biegun, wyodrębniłby jod z tego koncentratu i zrobiłbym jod atomowy. Dlatego, że jod atomowy na rynku, który funkcjonuje, to jest nic innego jak jod wyodrębniony z wody morskiej, bądź z jakiejś solanki zanieczyszczonej metalami. Dlatego, że nie można w tej postaci wprowadzić na rynku, jest bezużyteczne. Ale jod tak, ale jod jednoatomowy jest używany powszechnie w elektronice, zwłaszcza w Japonii. Japończycy mają takie źródło podobne tylko na uczerpanie jak my, ale oni nie używają tego jodu, koncentratu do suplementacji narodu, bo oni mają swoją dietę algi, ryby i dostarczają ją w pożywieniu. Natomiast oni na masową skalę, w ogóle jod na masową skalę, właśnie w formie jonu innego jest wykorzystywany w elektronice, w panelach LCD jako powłoka bakteriobójcza. Nie wiem jeszcze, jakie funkcje dodatkowe pełni, ale są trzy firmy na świecie, potentaci, którzy właśnie wyodrębniają jod z solanek w celach oczywiście komercyjno-handlowych. Proszę taka bardzo. Jest historia jodu atomowego, jednoatomowego, różne nazwy nosi.
Natomiast działanie na organizm średnie. Mówię to z samą odpowiedzialnością. Mhm. Ja nie wiedziałem, że w telewizorach jest jod. I w telefonach komórkowych też. W telefonach też? Tak. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Mirku, ile procent jodu zawiera jedna kropla jodika? I teraz to policz, proszę Cię bardzo. Ile procent? No zadałeś bardzo ciężkie pytanie. No proszę, ale... musi kalkulator wziąć. Zaraz. Ale po co? W jakim celu? Mam wyliczyć procentowość. Powszechną miarą. No masz kropelkę, ile procent jest? To są miligramy. W jednej kropli jest 7,5 mg jodu. W formie jodków. Ale nie ma czegoś takiego jak procentowość. To nie funkcjonuje na świecie nigdzie. Nie? Jeżeli mówimy o suplementację, czy mówimy o w ogóle, nawet w celach handlowych, albo się używa PPM-ów, ale to mówimy o jod krystaliczny, bądź jodek potasu. O w celach spożywczych, suplementacyjnych mówimy o miligramach bądź mikrogramach. Czy w algach masz podaną procentowość jodu, ile zawiera jodu? Nie. Podaje się zawartość w miligramach. Jeżeli mówimy o rybach, gdzie są statystyki prowadzone, podawania, ile każda z ryb oceanicznych bądź morskich ma stężenie jodu, to się podaje w miligramach, nie w procentowości. Jedynym preparatem, który podaje się w procentowości, to jest płynogona, ale on wynika tylko z tego, że są dwa stężenia dwóch związków, czyli związku jodku potasu i jodu w celu rozpuszczenia jodu, tam jest używana procentowość. To jest jedyny preparat na świecie, gdzie posługuje się procentowością. Poza tym nie funkcjonuje, proszę Państwa, takie coś jak procentowość. Ile? Liczy się źródło pochodzenia, z czego jest jod, forma, czy jest mniej zanieczyszczony, czy bardziej, naturalność, bądź syntetyczność. Tak jak jodek potasu bez jodu, już rozpuszczonego, też jest podawany w miligramach bądź mikrogramach. I tylko takie formy, proszę Państwa, obowiązują. Pytania typu, ile jodika ma jedna kropla procentu? Nie ma żadnego znaczenia, nawet jest to nie do przeliczenia. Nie do przeliczenia. Trudno stwierdzić i nie ma to znaczenia. Dokładnie. To pytanie, słuchajcie, sam czytałem, znaczy czytałem w komentarzach, bo komentarze czytam wszystkie. Nie na wszystkie odpowiadam. Ale bardzo fajnie, że Mirek odpowiada na wszystkie pytania do niego. Padło pytanie, kto to jest pan Surma i co to za specjalista? Proszę bardzo. Rozumiem, że to było pytanie w formie podchwytliwej. Pozytywnej tak. Zawsze. Proszę Państwa, faktycznie nie opowiedziałem zbyt wiele w trzech odcinkach o sobie, ale z racji tego, że skupialiśmy się w ogóle na wprowadzeniu ogólnym, jakimś tam poruszeniu tego tematu. Ale skoro padło to pytanie, to powiem. Powiedziałem to już kiedyś wcześniej w jakimś wywiadzie. Moja firma, polska firma, zajmuje się dystrybucją koncentratu jodu w Polsce i poza Polską. Współpracujemy ściśle z firmą słowacką, firmą Solka, która jest wyłącznym firmą, która eksploatuje na własnym terenie odwiert Senof 1 w Czechach. Jest to jedyne źródło na świecie o takiej czystości w tej chwili koncentratu jodu przystosowaną do przemysłu spożywczego. I ja z firmą Solka, moja firma Semopolska Trade, współpracuję od kilku lat, 3-4. Ale ściśle tylko i wyłącznie wszystko, co związane z jodem, bo koncentrat, tak jak wspominałem, to jest wzorcowy jod skoncentrowany w celu pokazania tego światu, że takie coś w ogóle istnieje, ale mój partner biznesowy, magister Iwan Supuka, którego serdecznie pozdrawiam, na pewno będzie mnie oglądał, włożył bardzo dużo pracy w rozwój
w ogóle całego projektu Jodika, bo taką nosi nazwę oficjalną, nie tylko w Polsce, tylko poza Polską, w celu likwidacji niedoborów jodu na różnych poziomach ludzi, roślin i zwierząt. Dlatego, że niedobory dotyczą wszystkich, tak samo ludzi, tak samo i zwierząt, tak samo i roślin. Większość psów, zwierząt domowych ma niedoczynność tarczycy. Mało osób wie o tym, że tak jest, ale w pożywieniu dla zwierząt tak samo nie ma jodu albo szczątkowej ilości i układ hormonalny psów tak samo reaguje jak ludzki. W roślinach mamy podobną sytuację. Tam nie ma co prawda układu hormonalnego, ale biofortyfikacja roślin daje, to jest najlepiej właśnie obejrzeć na roślinach, na którym partner biznesowy prowadził 3-letnie badania i mamy aktywatory wzrostu dla roślin na bazie koncentratu jodu, ale nie tylko, bo tam jest biohumus, tam są inne jeszcze dodatkowe minerały, które wspomagają rozrost roślin i wydawanie już owoców z jodem, ale z jodem organicznym. Ale o tym może przy okazji kiedyś powiemy, natomiast stricte prowadzimy i badania, i szeroko pojętą informację profilaktyczną na terenie, no ja na terenie Polski, mój partner ogólnoświatowo, żeby likwidować niedobory jodu. Fajnie, powiedziałeś bardzo dużo o firmie i o działalności. Powiedz jeszcze, kim jest Mirosław Surma? Już nie firma, tylko kim jest jako człowiek? Jako człowiek? Mówimy o moim wykształceniu? Jesteś specjalistą. Powiedz, rozmawiamy o jodzie. Na pewno dużo rzeczy wiesz o jodzie. Powiedz, kiedy zdobywałeś wiedzę, w jaki sposób, jak się uczyłeś, skąd masz tą wiedzę? Moje podejście do tego zagadnienia w ogóle na pewno jest takie samo, ponieważ wykształcenie mam lotnicze, jestem po szkole lotniczej, pracowałem wiele lat w dziale badawczym Instytutu Lotnictwa. Tam jako młody człowiek nabrałem pewnych nawyków, ponieważ działałem w dziale projektowym badawczym nad różnymi tajnymi projektami i jeżeli tworzyliśmy coś do samolotu, a ktoś wykonywał projekt, trzeba było go wdrożyć, tak? Często poprawiać. Człowiek w młodym wieku uczył się po kolei analizowania wszystkiego po kolei, coś z czegoś wynika. To zaowocowało w tym, że jeżeli wszedłem w tej chwili, no, mimo tego, że jestem bardzo prozdrowotny w tej chwili, to bardzo twardo stąpających, jeżeli chodzi o analizę pewnych czynników, co z czego wynika i dlaczego się dzieje. Ja lubię wszystko wiedzieć, dlatego o jodlice wiem na dzień dzisiejszy około 50%, bo temat jest bardziej większy niż mi się na początku wydawało, jeżeli mówimy o prozdrowotność tego koncentratu. Warunkiem sukcesu, żeby to zaistniało, to jest wiedza. Nie można w tych kategoriach, zwłaszcza przy tak ciężkim produkcie jak jod, spocząć na kanwie, jak się mówi, brzydko powiem, określenia handlarza. Nie na tym to polega. My zanim żeśmy wprowadzili produkt na rynek, już pół roku wcześniej zaczęliśmy prowadzić kampanię informacyjną w social mediach. Głównym naszym kanałem informacyjnym oczywiście są social media. Nasza firma nigdy nie zaistniała w żadnej reklamie telewizyjnej i nie zaistnieje, bo nie ma potrzeby. Naszym sukcesem to są klienci. My żeśmy to zdobywali powoli informacją, potem zastosowaniem i ten, który zaczął pić, nasz klient, już nigdy od tego nie odszedł. Tak jak we wcześniejszych odcinkach powiedziałem, oddziaływanie jodu na organizm, to trzeba poznać. Nie można teoretyzować, że coś się może zadzieje, bo wszyscy wiemy, jak działa jod. Nie. Nie wszyscy wiemy, jak działa jod, bo większość ludzi nie piła jodiki. Nie wiedzą, jak działa jod. To jest fikcja. Zbiór jakichś opowiadań, tak jak dużo opracowań, moim zdaniem skromnym, powinno być podane rewizji, dlatego że tam nie uwzględniono jednej formy jodu.
formy jodu nieorganicznej, w formie płynnej, takiego jak jest jod Ika. Chociażby, bo tych źródeł może być dużo więcej na świecie, tylko nikt praktycznie w tej chwili nie robi odwiertów w poszukiwaniu gazu bądź ropy. To było prowadzone w latach 60. i ten odwiert to jest pokłosie tego, że kiedyś prowadzono badania i natrafiono przez przypadek, bo nikt nie szuka jodu po świecie. On jest, to jest cud natury odkryty cudem i eksploatowany cudem, że mój partner biznesowy poświęcił 16 lat na to, żeby to w tej chwili zaistniało. Wiecie co? Będziemy teraz rozgraniczać. Do tej pory dowiedzieliśmy się i o firmie, i o Mirku, i o Czarnobylu, i liznęliśmy trochę wiedzy i teraz jest punkt. I jak chcecie to nazwać, czy punkt marketingowy, reklamowy, to jeżeli uważacie, że to jest reklama, to już nie oglądajcie, bo teraz to jest wartość dodana. Dodana dla chętnych. Jeżeli ktoś ma ochotę zakupić sobie produkty firmy Jodika od Mirka w cenie regularnej, to może to zrobić. Natomiast wartością dodaną jest to, że dla widzów ATVB Mirek stworzył kod rabatowy. Specjalnie. Jeżeli chcecie zakupić sobie dobrowolnie dla siebie, dla rodziny, dla znajomych, jest taka możliwość. Do niczego nie namawiamy. Powiedz Mirku, jak to wygląda z kodem Oczywiście. Rabatowym? Przy okazji dla widzów, którzy nie oglądali pierwszego odcinka, nowe opakowanie szkło, 100 ml. Zakup przez naszą stronę odbywa się poprzez kod rabatowy umieszczony na dole napisów wyświetlanych. Na planszy będzie. Na planszy. Ten kod wpisujemy na naszej stronie internetowej www.jodika.pl, pisane przez i, nie przez j. Tam jest pole, gdzie należy wpisać kod, dokonać zakupów i jest udzielony rabat dla widzów ATVB w wysokości 10% i on trwa. Dzięki piękne. To tyle w tym odcinku. Dzięki Mirku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu serdecznie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.